Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie na finałowym koncercie Europejskiego Festiwalu Akademii Muzycznych. To wielkie wydarzenie, bezprecedensowe, odbywa się już po raz trzeci, organizowane przez Podkarpacką Fundację Rozwoju Kultury. Dzisiaj w nieco trudniejszych warunkach epidemicznych, dlatego możemy z Państwem przede wszystkim łączyć się poprzez internet, poprzez prezentację koncertów online. Niestety nie możemy spotkać się z publicznością na żywo, ale jesteśmy przekonani, że to podtrzyma w Państwu chęć do uczestniczenia w kolejnych koncertach, które już wkrótce będą realizowane na żywo. Europejski Festiwal Akademii Muzycznych jest zorganizowany po to, żeby naprawdę wyeksponować międzynarodową rolę muzyki łączącą przedstawicieli wielu krajów, bo przecież muzyka nie zna granic ani języka. W tegorocznej edycji festiwalu uczestniczą przedstawiciele 8 krajów, 8 akademii muzycznych z Węgier, Ukrainy, Słowacji, Czech, Białorusi, Rosji, Litwy i Polski. Ale wczoraj na przykład usłyszeliśmy wspaniałą Suitę Narodów, utwór skomponowany przez 6 kompozytorów z różnych krajów. Natomiast dzisiejszy koncert finałowy będzie jeszcze bardziej podkreślał międzynarodową tutaj charakter muzyki, ponieważ będzie poświęcony muzyce jazzowej, która, jak wiemy, narodziła się w Ameryce około 100 lat temu, trochę wcześniej. Natomiast naprawdę ma różne formy wykonania, zarówno standardy jazzowe, które weszły do praktyki muzycznej całego świata, ale też inspiruje kompozytorów, inspiruje twórców. Polska muzyka jazzowa, pewnie części z Państwa, wielu z Państwa jest znana także w innych krajach. Dlatego myślę, że jazz jest muzyką, która wspaniale w każdych warunkach wieńczy wydarzenia muzyczne. Jeszcze chciałbym dodać, że koncert i cały Europejski Festiwal Akademii Muzycznych jest zorganizowany dzięki dotacji Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego, realizowanego za pośrednictwem Instytutu Muzyki i Tańca. Proszę Państwa, w jazzie oczywiście jest muzyka, ale są wykonawcy. Dlatego, że w jazzie wiemy, że jest istotny element improwizacji, istotny element inspiracji. I dzisiaj na zakończenie festiwalu prezentujemy Państwu najwspanialszy zestaw wykonawców, zespół wykonawców, trio jazzowe, w którym wystąpią Konstanty Wileński fortepian, Piotr Biskupski perkusja i Krzysztof Błaszkiewicz kontrabas. Myślę, że tych wykonawców nie trzeba przedstawiać. Wybitni artyści występujący w kraju i za granicą, wspaniali zarówno w muzyce klasycznej, jak w muzyce jazzowej. A tym razem zaprezentują Państwu szereg utworów zarówno jako trio jazzowe, także utwory solowe. Na wstępie usłyszymy Konstantego Wileńskiego, który wystąpi równocześnie jako kompozytor i jako pianista, blues na fortepian i trio jazzowe, następnie pierwszą część wariacji na temat Chopina, później także utwór znany, standard jazzowy z 1931 roku, Just Friends Johna Klenera, piosenka do słów Sama Louisa i Harry Warrena, There Will Be Never Be Another You, na fortepian trio jazzowe. To jest piosenka z musicalu Iceland z 1942 roku, a więc będziemy mogli zanurzyć się w prawdziwej muzyce amerykańskiej. Po tym zestawie usłyszymy kilka solowych występów jazzowych w wykonaniu Konstantego Wileńskiego na fortepian solo. Najpierw Body and Soul Johnny Greena, piosenka jazzowa z 1930 roku, później Unhappen Meeting Aleksandra Zasmana i wreszcie Josepha Gosmy, węgiersko-francuskiego kompozytora, piosenka Autumn Leaves, standard jazzowy z 1945 roku, znany w Polsce jako Martwe Liście. I powrócimy do zespołu znów całego w pełnym składzie jazzowego. Usłyszymy wówczas
Elgarny Play Piano Play, Samba Sensitive Time, Konstantego Wileńskiego Wariacje na temat ragtime'u i wreszcie na finał Pinkarda Berniego Sweet Georgia Brown. To jest z 1925 roku utwór, który został dalej tytułową piosenką koszykarskiej drużyny nowojorskiej Harlem Globetrotters. Proszę Państwa, myślę, że moja zapowiedź jest w skrócie, tylko mówi o wszystkich historiach, które można by powiedzieć w związku z tymi utworami, z tymi standardami jazzowymi, które są wykonywane na całym świecie i cieszymy się, że dzisiaj będą mogły być Państwu zaprezentowane. Jeśli coś będzie szczególnie interesującego, myślę, że wykonawcy, jak to zwykle w stylu jazzowym bywa, sami Państwu dopowiedzą. Ja już z Państwem teraz się rozstaję, zapraszając na koncert, życząc głębokich przeżyć artystycznych. Dziękuję bardzo. Zapraszam Konstanty Wileński, Piotr Biskupski i Krzysztof Błaszkiewicz. Thank you.
Na chwilę zostać widzami i zagram parę utworów solo na fortepianie. Thank you.
Państwu powiedzieć. Włączony? Okej. Okay. Zaraz zagram kompozycję Aleksandra Swansmana. To jest świetny kompozytor i pianista. Uczeń Feliksa Blumenfelda. Felix Blumenfeld to jest nauczyciel Włodzimierza Chorowica. W historii był taki przypadek, że Dmitry Szostakowicz skomponował muzykę do filmu i to był kawałek takiej praktycznie muzyki napisanej na fortepian z orkiestrą, tak jak część koncertu fortepianowego. Dosyć techniczny i powiedział, znaczy ja wołam tylko Swansmana, żeby zagrał ten kawałek. I zaraz zagram kompozycję tego kompozytora, nazywa się Unhappy Meeting.
przyjaciele. Proszę.
Zaraz zagramy moje wariacje na temat ragtime'u Joplina. Znaczy to nie do końca jazz, ale przed jazzem, ale wiem, że publiczność zawsze prosi. Ten utwór zagramy zaraz z przyjaciółmi. Thank you.
Dziękujemy.